Dzień dobry, z tej strony FPK i dzisiaj sobie zagramy bitewkę na ISie 7. Przed chwilą już jedną bitewkę rozegrałem, była ona całkiem sympatyczna, także czemu by nie zagrać kolejnej i wam tego zaprezentować. Miejmy nadzieję, że wynik będzie znów całkiem fajny, że bitewka się uda. Pierwszą bitwę, jaką prezentowałem na kanale na ISie 7, pewnie pamiętacie, ci co ją oglądali, z racji tego, że działo się tam naprawdę sporo ciekawych rzeczy. W każdym razie miejmy nadzieję, że będzie chociaż możliwość poniekąd tego powtórzenia. Może coś się znów ciekawego wydarzy. Mapa, jaką nam wylosowało, to klasztor. W drużynie przeciwnika są trzy artylerie i to mnie mocno mnie martwi. M53, 55 to jest tak jak dziesiątka, także to nie jest nic dobrego. Arta Batchat z kolei nie dość, że pierwszym strzałem zdetrakuje, to potem kolejnymi może cały czas obijać. Ona za każdym razem praktycznie trafia już później, nie jak zdetrakuje, także to nie jest nic dobrego. Tutaj się z kimś przywitam, pochwalony 3XR, także hej, odpiszę. No i jeszcze jakaś arta GW Tiger P, no powiedzmy, że też ma jednak grzmotnięcie. Postaram się tutaj zagrać dość standardowo i raczej pojadę na prawą stronę. Z jednej strony mógłbym się też połakomić o zajęcie, powiedzmy, tutaj tego jakby dolnego środka, tak to nazwijmy sobie. I by, powiedzmy, by to było pewnego rodzaju zaskoczeniem dla przeciwników. Pewnie dzięki temu bym ten środek mógł przejąć, ale z drugiej strony jako czołg ciężki w pewnym sensie no mam obowiązek, aby jednak przypilnować tej prawej strony i zastopować tutaj ewentualny atak przeciwnika. Mimo wszystko jest tutaj dość spore zagrożenie, jeśli chodzi o atak artylerii. To co mnie martwi, to to, że w mojej drużynie stoi sobie AFK E5, także to nie jest nic dobrego. Jedna dyszka wyeliminowana, powiedzmy, automatycznie z rozgrywki. Miejmy nadzieję, że ten gość, no nie wiem, w końcu jakoś się pojawi i będzie tutaj prowadził jakąś rozgrywkę, bo szczerze, aktualnie jestem tutaj sam, a skoro jestem sam, to nie będę wyjeżdżał na jakąś tam SL-tkę i ISA-7, czy tam jakieś inne czołgi, które są jeszcze dodatkowo wspierane przez artylerię. T-54-1 to nie jest czołg, który będzie mi rzeczywiście tutaj w stanie jakoś super pomóc. A także 1390, patrząc się tym bardziej na ich taktykę, czyli jazda do przodu i ginięcie. Także, no właśnie, tam już jest tylu przeciwników, że ja już, wiecie co, zrobię hard campę. Pewnie jeszcze, powiedzmy, nie było takiego odcinka, w którym bym rzeczywiście się jakoś ostro skampił, także tutaj akurat jest taki odcinek inauguracyjny, w którym będziecie mieli możliwość zobaczenia FP'ego kampera. Zobaczymy, jak długo mi się tutaj uda przeżyć, biorąc pod uwagę to, że tam będzie cała watacha przeciwników. Pytanie też, kiedy oni do mnie ruszą, kiedy oni, powiedzmy, rzeczywiście będą już się starali, żeby mnie wyeliminować. W każdym razie mam taki plan. Na początku się skampię, powiedzmy, o, tutaj w tej miejscówce, w której tutaj jestem. Mam tutaj taki fajny przestrzał, oni nie powinni mnie w tym przestrzale spenetrować. I wtedy, powiedzmy, już ewentualnie później nawet bym mógł zjechać tam w dół, żeby mnie osłaniali ci jacyś kamperzy, może ten IS-7, który, nie wiem co on robi, to jest chyba jakiś totalny bot. Ta lorka też się totalnie skampiła. Oczywiście też możecie zapytać, czemu nie podjechałem i chociaż nie oddałem strzału w momencie, kiedy moi byli wyeliminowani, bo potem bym nie mógł zdążyć już wrócić, jakby ci przeciwnicy nagle ruszyli. A druga sprawa, bym nie był w stanie wam wtedy tego wszystkiego opowiedzieć. Także taka jest, powiedzmy, moja odpowiedź na to pytanie. Także okej, no na razie będę się starał tutaj zapobiec temu atakowi tych przeciwników. Jestem, powiedzmy, całkiem fajnie ustawiony, także po prostu teraz na razie będę czekał. No niestety, ta bitwa nie będzie jakąś bitwą ciekawą. Tam z drugiej strony jeszcze Tygrys atakuje. No dlaczego ten IS-7 go nawet nie chce ten zastopować? No po prostu jakaś parodia. Być może ten IS-7 jedzie też dołem, wtedy go za bardzo nie zobaczę. Do mnie dojeżdża ta E5, także powiedzmy, że już jakieś wsparcie będę miał. Gościu ożył w pewnym sensie. No i tak jak się spodziewałem, w końcu tutaj wyjechało coś. Jestem na tyle dobrze ustawiony, że powinienem sobie spokojnie z nimi poradzić. Dodatkowo, biorąc pod uwagę fakt, że za mną jest jeszcze piąteczka, nie? Dobra, pesteczka. No i w sumie gościu już jest na dobiciu, także jest genialna sytuacja. Na dole jest jeszcze widzę Centurion. Tylko ważne jest to, żeby ta piątka mądrze to rozegrywała i żeby nie traciła HP za darmo. O kurcze, tam od dołu jest cała watacha, czyli wychodzi na to, że trzeba bardzo szybko zaatakować tego Patona. Choć nie, nie, na niego pojedzie już sama E5, a ja zajmę się, powiedzmy, jednak tym, co tutaj jest. Szybko, bam, pesteczkę do setki, ona, dobra, niestety mnie spenetrowała, udało się wsadzić mi pestkę w dolną płytę. Myślałem, że już tego nie zrobi, naprawdę tak myślałem, ale niestety się nie udało, nie wszystko potoczyło się po mojej myśli. I teraz sobie tutaj szybciutko podjadę tego leoparda, jeśli on podjeżdża, to mu wsadzę pestkę. No właśnie,
Co prawda nie podjeżdżał i spodziewał się mnie, ale fajnie mu wsadziłem jeszcze nawet z podpałką. Teraz od lewej strony może się pokazać ten Centurion, także ja się znów schowam za jakiś tutaj kamyczek. No, postaram się tutaj zrobić obronę tą średniowieczną. No dlaczego ta piątka się tak długo, powiedzmy, męczy z tamtym Patonem? Wiem, że Paton to nie jest łatwy też czołg teraz do walki. Powiedzmy, przeszedł trochę różnego rodzaju zmiany, dzięki temu rzeczywiście potrafi teraz pokarać też przeciwników i ona teraz jak najszybciej powinna jechać do mnie, tutaj do góry, bo w razie czego jakby przeciwnicy tutaj podjeżdżali, to żebyśmy mogli rzeczywiście się wybronić, a teraz spokojnie jest szansa właśnie wygrać daną bitwę. Dobra, ten strzał miał prawo nie wejść, pestka, powiedzmy, siadła tak nisko, miałam wymierzone, że było jak najbardziej to uzasadnione. Jeśli ten gościu zjedzie, to straci HP, właśnie, i stracił HP. Niestety lorka tutaj się od tyłu pokazała. Najgorsze jest to, jeśli teraz pokaże się też coś jeszcze też bardziej z tyłu, czyli esetka, no. Dobra, i wpakuje mi coś ewentualnie w dupsku, ale trzeba ruszyć do przodu, trzeba teraz starać się zająć jedną stronę, no pokazała się ta esetka. Dobra, schowam się szybko, pomagaj mi tutaj, E5, proszę ciebie. No nie, spenetrowała mnie, teraz jest bardzo źle, Leopard też mnie spenetrował, Lorka jeszcze wyjeżdża, także jest, można powiedzieć, tragiczna sytuacja. To co trzeba zrobić, to chociaż ubić tego Leoparda, nie? Ale dobra, no nie mam teraz za bardzo jak. Dobra, dobra, strzelają, strzelają. Proszę, przyjedźcie tutaj, Grill z Lorką. Jedźcie, jedźcie szybko, może do tego czasu jeszcze dożyję. Proszę, proszę. Dobra, ci przeciwnicy nie byli na tyle głupi, abym rzeczywiście mógł sobie pozwolić na to, aby przeżyć, ale miejmy nadzieję, że te czołgi, które zmierzają tutaj dołem, zobaczcie, Grill i Lorka, że ubiją, powiedzmy, tą asetę, nie? Chociaż do tego Leoparda na pewno powinni ubić. Chociaż tyle. No nie, po co się zatrzymują? No co za... Ja nie mogę, zobaczyli Lorkę i teraz nagle będą stać w miejscu, zamiast ścigać, powiedzmy, tamtych gości, którzy jeszcze, powiedzmy, zanim by się skapnęli, że mają coś na tyłku, to teraz się zatrzymali i teraz ten Grill na samym starcie dostaje oklep od esetki, jeszcze Leoparda i sayonara baby. No właśnie. Teraz trzeba po prostu liczyć na to, że przeciwnicy, nie wiem, jakoś zlamią i że ten Leopard jednak tego naszego Grilla nie wykończy, bo w przeciwnym razie będzie tragedia, no. No i właśnie to jest to. Brawo po prostu dla nich. Ja też nie zagrałem jakoś idealnie, ale starałem się, powiedzmy, w pewien sposób zagrać tak, aby rzeczywiście coś zdziałać, aby zastopować ten atak. Może niepotrzebnie, nie spodziewałem się, że ta esetka jednak będzie znów od dołu. Raczej bardziej liczyłem na to, że mi się ukaże ona od dupska. Gdyby jej tam nie było, to całkowicie co innego by się ułożyło. No ale cóż, warto też zwrócić uwagę na Isa VII z mojej drużyny, który, tak jak już wcześniej powiedziałem, no niestety jego działania trzeba porównać tutaj do działania bota, biorąc pod uwagę to, że przez dość długi chyba okres czasu siedział w tamtych sektorach, nic nie robiąc w zasadzie, mimo że przeciwnicy sobie podjechali tutaj. Także no, jest jak jest. No poczekamy sobie jeszcze na ten wynik bitwy. Może jeszcze, nie wiem, chyba że ten gościu nagle dostanie jakiegoś niesamowitego olśnienia i będzie wiedział, jak grać, to może jeszcze będzie jakaś szansa, żeby cokolwiek tutaj zdziałać. Nie wiem, po co on wjechał teraz do tej dziupli, skoro wiadomo by było, że jakby już tutaj blisko podjechał, to by na X-rayu wyspotował Artę, gdyby tu taka była, nie? Pewnie się tylko i on się tylko i wyłącznie sugeruje tym, co widział na minimapie i nic poza tym. Żadnego myślenia na to wychodzi. No ale w każdym razie poczekajmy sobie jeszcze. No chyba że to potrwa jakoś bardzo długo, to zrobimy to na takiej zasadzie, że ja teraz, powiedzmy, skończę nagrywanie tego randomka i poczekam, aż przyjdzie wynik bitwy, wtedy wznowię i wtedy to jakby połączę. O, pokazały się Arty, nawet sobie teraz ma jeszcze możliwość ten ziomek postrzelać. W sumie jakby jeszcze sobie strzelił do tej Lorki, też to by wtedy mógł ją fajnie ubić. No na razie Arta oczywiście jest ważna, ale jakby ta Lorka jeszcze się tak wychylała i w ogóle by ją też może później ubił, to by nie było tak źle. Leopard jest na dobiciu. Ważne by było to, żeby ta Arta wtedy, powiedzmy, działała. No dobra, no. Zobaczymy, co się będzie w takim razie jeszcze dalej działo. Strzelają, strzelają. Nie, dobra, wiecie co, zróbmy może tak, że rzeczywiście ja teraz zakończę, powiedzmy, to i poczekamy na koniec, powiedzmy, bitwy. Ja wtedy wam pokażę wyniki, bo raczej nie chcecie się przypatrywać tym randomowym zmaganiom tego EO Warfira strasznego, kurczę, pogromcy tutaj przeciwników. Dobra, także widzimy się, a raczej słyszymy się dosłownie zaraz w wynikach bitwy. Słuchajcie, już się skończyła bitwa, także macie przed sobą wynik. Niestety porażka, jakoś mnie to nie zdziwiło. Zdobyto bazę.
No i tutaj sobie zobaczmy na wynik. Ja sobie oczywiście też jakoś dużo tam nie postrzelałem. Moja, powiedzmy, rozgrywka nie była jakaś profesjonalna, choć chciałem, powiedzmy, rozgrywać to w taki sposób, aby rzeczywiście jakoś ten atak przeciwników przytrzymać, aby być jakby przygotowanym na różne scenariusze, powiedzmy. Tam starałem się właśnie jakoś tak właśnie myśleć, kombinować, z której strony co, jak mógłby ktoś wyjechać. Tutaj ta piątka ewidentnie całkiem sporo postrzelała, tam pewnie sobie porobiła tego damage'a na tym patonie i dobrze, że po niego pojechała, to było właśnie bardzo ważne. No ale niestety przegraliśmy tą bitwę, powiedzmy, że też jakoś tragicznie, powiedzmy, z damage'em u mnie to nie wygląda. W każdym razie mam nadzieję, że ta bitewka wam się podobała, trochę się w niej działo, nawet całkiem sporo można powiedzieć, byłem w pewnym momencie pod takim oblężeniem tych przeciwników. Także to by było na tyle. Do usłyszenia i trzymajcie się.